Wciąż jeszcze sporo HP ma Mati, w końcu dowie rywala, Soren 1 na 1. Mati kontra Soren, już taki pojedynek podobny mieliśmy, wtedy Soren walczył z Morfanem. Teraz 55 sekund aż do końca ma Mati, no i Soren woli się. Soren sam do końca nie wie, skąd może rywal przyjść. No i Soren wcelowany, myśląc, że z dropa zaatakuje bombsite'a Mati. Ten jednak już na bombsite'cie. No i niecelny strzał Sorena. Plantuje bombę Mati. Próbuje cały czas Soren. Rzucony mołotow będzie musiał Mati wychylić i to koniecznie. 6.59. Soren wciąż jeszcze czeka na rywala. Teraz Mati, dobra pozycja. No i Mati dokończył tę rundę. No po tych zakupach już widzę, że pieniędzy zaczyna brakować, bo 0 na koncie Fale, 0 na koncie Sorena, który oczywiście musiał sobie kupić snajperkę. A tymczasem Soren na Matrixie będzie miał szansę. Soren z pierwszym fragiem, błyskawicza notacja, to jeszcze flash rzucony od kolegi. Soren po raz kolejny. A i się rozkręca Soren, sprawdzi sobie plecy, Fale pomaga. Soren znowu trafia, już tylko jeden zawodnik i zakoborstwo Mati, ale bez żadnych szans, no tam zdominowani kompletnie. Znowu po wygranej rundzie nie ma pieniędzy i trzeba znowu grać Forsa. Ekonomicznie ten mecz układa się dla Izakoborstw fatalnie, a Soren robi sobie co chce z tą snajperką. Trzy fragi w tej rundzie, tymczasem atak na Gaba, ten musiał wycofać. Gab z furką, ale szybko zestrzelony, chociaż opity, mocno jest nawrot. Jeszcze od drugiej jeden z zawodników, to Kamil łapie Nexo, no i to jest przewaga. Nagle nam się robi 4 na 2. Fale i Soren przeżycie z bombsite'u A. Rotuje już Soren wcelowany ze snajperką, szuka fraga, no ale to wejście na bombsite B tym razem naprawdę udane. A więc jest szansa, chociaż widzimy, jak mało HP ma X-Ipe i Kamil i nawrot. Jeden strzał wystarczy, żeby zabić. Nawet gdyby wyciągnął pistolet po prostu Soren, to byłoby bardzo dobrze. Tymczasem Morfan coraz bliżej. No i tymczasem Kamil serio full auto. Kamil z jednym fragiem, to jeszcze ze snajperką. A Soren, nie, ze strony to Fale jeszcze z M4, ale na plecy już Morfan i to on dokończy rundę, więc wygrywa Izakoborstw tę bardzo ważną rundę tego Forsa. Gap na blisko, namierzony już Gap, no i trafiony przez nawrota, chociaż Soren jeszcze się tutaj będzie bronił. Pomaga Gap, Mati z fragiem, 2 na 2, no 2 na 1, to Mati zostaje sam, 30 sekund, nie ma bomby. Na Fale już rotuje, słyszał flasha Mati, więc wie, skąd Fale idzie. Na daleko szuka pojedynku Mati, nie trafia Fale, jeszcze przoduje broń, jeszcze poczeka Mati, ma czas. Fale, ale to Mati dokończył, a więc kolejny klacz wygrany w tym meczu przez Matiego. No ewidentnie takie strzały, żeby coś zafejkować, a tu już podchodzi Gab. Kamil doskonale przed tym smokiem wykrył Gab za wcześnie. Ale tu będą problemy, chociaż nawrót i Morfan znakomicie robił to razem. Kamil po raz kolejny. Soren jednak fraguje dwukrotnie na bombsite Ben, ale bomba leży na bombsite Ano i Soren zostaje sam. A więc klacz 1 na 3, 40 sekund. Bomba leży na Besie. Ciężko będzie Soren tę rundę ugrać. Musiałby tu ustrzelić Ace'a. Oj, namierzył Kamila. Już Soren wychyla agresywnie. Kamil będzie miał problem. Jednak trafiony po głowie Soren. No i to Kamil w końcu dokończy. 4 fragi Kamila w tej rundzie. 34 HP, ale poszuka pojedynku. Nawrot wcelowany, już Gab go namierzył, Gab znakomicie wychyla Spitfire'em i tu jeszcze wcelowany Morfan, za chwilę chyba będzie wychylał. Złapał timing Morfan, tylko w którym momencie wychyli? Oto jest pytanie, 30 sekund, wciąż czekają terroryści, wciąż liczą na jakiś błąd, w końcu wychyla Morfan z jednym fragiem. Soren już się chowa, Morfan na spokojnie, ale Soren dokończył, a więc nie potrzebował snajperki. Chopicie, to Xype, więc znowu będzie miał szansę, chociaż tutaj już na blisko podchodzi Kilkapi, chociaż Xype dwa fragi. I ta przewaga jest, Mati i Kamil trafiają, no i tylko Soren. A więc 1 na 4, ale kto jak nie on, Soren jeszcze walczy, obici zawodnicy CT, więc Soren wciąż ma szansę, 24 fragi, w tym momencie wyskakuje Morfan agresywnie, ale Soren doskonale go łapie. A już chcieli to zakończyć zawodnicy Izakoborstw, no i przez to ucierpiali, jeszcze nade od nawrota, ale to jest znowu Soren, nie trafia, jakim cudem, nawrot miał tylko 8 HP i było tak blisko, żeby zdołał to trafić. Oj, gdyby tego nade wrócił pod okienko, to byłoby znacznie łatwiej, chociaż Soren daje sobie radę, 50 HP, to jeszcze nie jest przegrana runda, Soren walczy o zwycięstwo. 15 sekund, nie, już 10 sekund właściwie do końca. Tu trafiony Kamil, ojojoj, ale się porobiło. Walczy Soren, 5 sekund. Schowany Mati, skany Sorena, 3 sekundy, 2, 1. Nie da rady, Soren, to będzie zwycięstwo. Walczył Soren, jakże niewiele brakowało. Dobrze, udało się wtedy podłożyć bombę. Teraz będzie wjazd na bombsite B. Tutaj już się wysypują terroryści. Miłoszek schowany na górze, frag dla nawrota. Jednak Morfan jeszcze na otwartym BS-ie. No tutaj chce zatrzymać się zawodników na rotacji. A jednocześnie, wy też nie wiedzieli, co się dzieje, nawrót po raz drugi w tej rundzie. Ale ten już odpowiedział, chowa się w smoku jeden z terrorystów, flash, żeby Mati mógł wychylić. Ale tam terroryści wszystko już widzą, Xype na blisko jeszcze sprytnie schowany, czekają gracze Izakoborstw. W końcu Xype zaatakował w dobrym momencie, ale Daen już odpowiedź, 2 na 1, bo Kamil fraguje Daen. On tutaj musi wyklaczować, wyjeżdża Xype, ale Daen jeszcze jeden headshot, ma defusa, ma smoka. To jest dla niego szansa, żeby o tę rundę powalczyć, musi pędzić jednak, ma szansę Daen. No i teraz musi broić na raz, wie o tym doskonale, ma smoka i będzie go rzucona na
paczkę jeszcze wyjeżdża Kamil, ale tu może zabraknąć czasu, czy nie? Zdąży Dan rozbroić bombę, a więc ze spokojem da sobie radę. Pistolety, przez to zabrakło pieniędzy. Także to widać, że ta ekonomia w Counter-Strike'u bardzo ważna i ważna, żeby mieć to w głowie. Ile dostaniesz pieniędzy za kolejną rundę, ile będę miał na grę, jeżeli przekupię broń. Tak, to wszystko jest ważne i w tym przypadku błąd popełnia drużyna Grom Clanu, kupując sobie pistolety, bo przez to nie mogli grać na fullu. No ale jest frag od Diana, piękny headshot widzieliśmy na zamku. Bo jeszcze my przed szansą Morfan, jednak sprawdził pleco ostrzeliwane, wycofuje Morfan mądrze. 4-4, bronią dziki bombsite'u B, bo tam została podłożona bomba. Antyterroryści jak na razie bardzo powoli przesuwają swoje szeregi. Shane przez smoka! Jaka pestka, Jamal na plecach! No i proszę, co się teraz dzieje? Shane przez tego smoka przeskoczy. Zdziwiony będzie Kamil, nic nie słyszał i proszę bardzo, to jest runda dla Grom Clanu. Nieprawdopodobne. Nawrot i Mati, obaj bardzo bici, to znowu Shane robił robotę. Mati 11 AP, Jamal na odnodze, Daen cały czas za elektrykiem. Podchodzi agresywnie nawrot, no nie spodziewał się, że Daen taki jest ustawiony. To może być ciekawe starcie dwójki zawodników. Ksajp jednak wciąż celowany, szuka tam przeciwnika. No i za chwilę być może dorwie Daena, ten stara się podejść, nie widzi Daen jeszcze swojego rywala. Teraz jednak, a jednak Ksajp dobrze ubezpieczył partnera, ginie jednak Mati na odnodze. 4-3 w tym momencie, Jamal. Uda mu się podnieść broń, Myr wyskakuje z drabinki, a więc będzie wjazd na bombset. A, 35 sekund do końca, doskonale Miłoszek zaskakuje na wrota. Tam jeszcze Ksajp chowa się, Kamil zawupał agresywnie. Frag dla niego, plantowana bomba, no ale tu zdążył zdobyć fraga Ksajp w ostatnim momencie. Jamal wkaczył 1-2. Kamil wie dokładnie, gdzie jest rywal. Gra na czas, Jamal 50 HP, bo Morfan ostrzeliwuje go, ale Jamal wciąż walczy. 20 sekund do końca, teraz mniej czasu, a Kamil dokończy tę rundę i dokończy całe spotkanie. A więc jednak... Zlatowali na moment, no i znowu będzie atak na bombset kryty przez Sajsona. Bomba wyrzucona, no i teraz Sayo z pierwszym fragiem. Sayo dwa fragi! Już dwa headshoty dla Saja. Tu będzie miał ochotę krafić kolejne. Sayo trzy fragi, cztery fragi Sayo! Wow! Ten wynik tabeli troszkę poprawia. To Sydney wychyla jako pierwszy, no i to Sydney robi fragę, chociaż ten już jest Szatar! Szatar dwa! I tu jeszcze będzie szansa, Destru walczy, zabraknie kuli jednemu i drugiemu. Destru nie chce odpuścić, ma więcej jednak HP Szatari, do tego przecież ma Keldar, Destru nie. No i przewaga broni również u zawodnika terrorystów. Szatar, wow! Cztery fragi Szatara i... Na górze Czapel, wyskakuje na rywala, Czapel, no proszę bardzo, nagle 3-3. Reload, ale w złym momencie, bo Kamo już tu był. Chociaż Sydney obiegał, sprytnie Kamo, a tu dobrze. Ślepy, no już tylko same przy życiu, jeszcze smoke na paczkę, będzie broił bombę na raz, no i teraz ślepy, 47, oj, niebezpiecznie się porobiło, czyżby ta bomba została rozbrojona, tak jest, to Sany, a więc 3-5. Tego Nate niezły, ale sam też oberwie tym Nate'em, bardzo nieprzyjemna gra dla niego, chociaż Sydney zapowiedział, on zdigla, Sydney już się tutaj nam odpala, Sydney przed szansą, teraz niecelnie Sydney próbował, ale troszkę zabrakło, milimetra, może pół. No i 4-3, chociaż Sany daje sobie radę, obijany teraz Lipton, nie było informacji, że Gala była zajęta przez Czapela, zabrakło covera. Teraz ślepy na blisko, ale Czapel z tego Tigla, jak pięknie zrobił to Czapel! A mimo to nie dał sobie wejść na głowę, to potem Destru przed czasem, Destru jakże przeciągnął to full auto, no i Destru znakomicie podjechał pod przeciwników, Destru będzie miał szansę nawet na Ace'a, podjeżdża Kamo, ale Destru po raz kolejny, Destru po Ace'a, tak jest, jest Ace od Destra, piękny Ace'ik. No i tak, ja mam znowu czarny monitor niestety. A to końcówka spotkania, no więc popatrzmy, czy żeby znowu wejść na górny bombset. Tak, już plantowana bomba. Wycofali antyterroryści defensywnie, no i frag dla Sanego nawet dwa, więc za chwilę może być po meczu. To już tylko dwójka zawodników, ale bez żadnych szans, a więc spotkanie się kończy. Sany bohaterem tej ostatniej rundy, no i mamy zwycięstwo Tygrysów Sajsona w tym swoim pierwszym meczu grupy C. A tym razem zobaczymy wjazd na bombsite B. Piątka zawodników już w tę stronę idzie i jest na blisko Finesse. Dobry Nate rzuca Finesse, jeszcze wracał od flesza. Finesse ze spokojem czyści Finesse po Ace'a, tak jest! A więc doskonale ustawiony Finesse. No, tam mógł rywala obić, ale chyba udało się tego Nate'a uniknąć zawodnikom terrorystów. Exi obity, on ze snajperką, podobnie Spero. To drugi snajper i tu już przygotowany flash, także za chwilę Menio będzie musiał walczyć. Flash poleciał, wyskakuje z pławik i kolejny zawodnik, ale Menio ze spokojem. Doskonale wcelowany, ten granat go mija i Menio po raz trzeci, fenomenalna runda Menia. 39 HP, ale to on w pojedynkę zatrzymuje ten atak na bombset otwarty, zabijając dwóch zawodników z drabinki jednego zerki. No i tylko Grzesik Siraves. W tej sytuacji będzie mu ciężko, zabrakło tego wyjazdu we dwóch. Może gdyby sobie wskoczyli na głowę i wskoczyli razem, to może wtedy byłoby coś z tego więcej. A tak, to ten flash nieudany, no i Menio po raz czwarty, no proszę, czyżby kolejny ace. No i w tej ostatniej rundzie wzięli się do roboty zawodnicy Kopunio i już tylko
Dwóch zawodników? Nie, no trzech. Jeden zawodnik tylko po stronie Cetena. Nie wiem, co to za lagi tego Hadu, no, ale to jest tylko Raves, a więc Kopunio w tym ostatnim momencie wzięło się do roboty. Raves już tutaj bez szans, a więc 16-14. No jak już było trzeba, to Kopunio wzięło się do roboty, chociaż naprawdę pachniało tutaj dużo niespodzianków. No więc sam kaper przeżyciu, że ta runda zdaje się być uratowana, chociaż jeszcze to nie jest koniec. Morfan, co prawda miał 20 AP, ale daje się zabić, bo ma podróżna w dobrym miejscu. Kamil poczeka, Kaper bez defuse'a, chociaż ma tutaj smoke'a. Na pochylnie do tego smoke'a Kaper. No i teraz we dwóch wychylą się zawodnicy Tero, ale proszę bardzo, Kaper jakże się tutaj odwinął. Fenomenalnie kończy tę rundę Kaper. Pięknie, pięknie skontrolował to full auto i mamy 10 do 9. Kopunio wygrywa pierwszego fulla z dużym trudem oczywiście, ale jednak znakomicie Kaper. Sprawdzę sobie jeszcze plecy. Kamil, niecelny strzał, Menio coraz bliżej. Dorzucony jeszcze smoke przez Kamila, żeby ten mógł się bronić. Pero wyjeżdża agresywnie, ale nawrót doskonale. No i Menio zostaje sam. Pogubił się w smoku, a Kamil dokończył. A więc 16-14. No teraz się udało takim rzutem na taśmę właściwie. Na łoku Ksajp. Czy słyszę to Szpero? Chyba nie do końca. Szpero jednak bardzo mądrze. Doświadczenie Szpero. No tutaj na pewno zrobiły robotę i Mati, oj, czy namierzył przeciwnika Szpero? No i popatrzmy, Szpero idealnie dokończył to full auto, fantastyczna runda od Szpero. Nikt nie idzie, pochowani teraz zawodnicy CT. Dał się też nawrót, że może atakowany będzie bombsite A, no i podłożona bomba jednak. A więc Szpero tutaj będzie w tym taczu walczył, Morfan przeskakuje, czy słyszał to Szpero? Bardzo możliwe, że tak. Oj, wyskoczył Morfan, no i to może być okazja, żeby Szpero zdobył fraga. Popatrzy plecy, Szpero z jednym, a tu Szpero po raz kolejny! Wow, co ten Szpero robi! Jakie fenomenalne klacze od Szpero! Widzisz, rzucony smoke na blisko, ale Exi jakże się obraca! I tu znakomicie się zachowuje Exi. Za smokiem jednak Ksajp przy budce. Tutaj walczy Ksajp, no ale Kamil ginie, no i Ksajp będzie miał wielki problem. Ksajp nawet nie wie, z której strony ma wychylać. Dobrze, Menio. I nawrót rotuje, ale tu będzie ciężko. Menio bardzo mało HP, więc to jest szansa. Menio trafiony. No i dwóch na dwóch nam się zrobiło. Ale Szpero ze snajperką będzie zakrował swojego partnera w dobrym momencie. Szpero wychyla, no i nawrót. Sam nawrót. Piękny headshot. Szpero niecelnie. No i teraz nawrót. W pojedynku jeden na jednego. Szpero wychyla. To nawrót na raty. Nie może Szpero trafić. Cały czas wychyla Szpero, szukając tego pojedynku. Szpero jakże poleciał. Niepotrzebnie może tak ryzykował Szpero, no ale coraz mniej czasu. Nawrót jednak ma defuse. Nawrót kontra Szpero. Coraz bliżej jest nawrót. To będzie tego fraga. No musi trafić nawrót. Tak jest. Ma czas, żeby rozbroić bombę, a więc nawrót tę rundę ratuje. A nieprawdopodobne pogoń nawrota za tymi fragami, żeby tę rundę ugrać. Fantastyczna runda nawrota. 4 kile w tej rundzie. Ale tak, będzie train, dostałem potwierdzenie. No i zobaczymy, bo jak na razie ciężko się gra dużo niej za Kowors. Teraz wyższe prowadzenie Kopunio. Tutaj już atak na Kapera, ten wycofuje. Chciał rzucić smoke, nie udało się, ale miał też najdę w zanadrzu i tym najdem zdobyła fraga. Tutaj skakują terroryści, ale w tej rundzie bez żadnych szans. Ze spokojem, wcześniej Szpero, Kaper, znowu ta dwójka. Jeden frag dla Kamila, ale to jest 5-14. Kontaktu. Kaper podchodzi od dropa. No, Szpero ma teraz czas, żeby powstrzymać się Ksajpa. Oj, na blisko Ksajpa, ale ginie Mati. Nate doskonale rzucony przez Kapera. Szpero przez bramę i widział zawodnika na bombsajcie. Szpero po raz kolejny. No nieprawdopodobne klacze od Szpero dzisiaj. Po prostu nieprawdopodobne klacze od Szpero. To, co on dzisiaj robi w tych klaczach, to jest coś niesamowitego. Najlepszy zawodnik Cobblestone absolutnie do Szpero. Flesza ma jeszcze Mołotowa. A terroryści najpewniej za chwilę będą wjeżdżać. Przygotowane granaty. No Fines może się w razie czego bronić Mołotowem. Za chwilę też na niego prawdopodobnie wrócą koledzy. Tymczasem agresywnie Morfan szybko wyskakuje. Fines za chwilę będzie miał kłopoty. No i Morfan z pierwszym fragiem. A więc jest przewaga. Kamil po raz kolejny dla zespołu Izako Bors. No i jest szansa na wygranie tego Force'a. Kaper z dalekiej odległości z UMP. No chociaż to nie robi dużych obrażeń. Morfan chciał przejść przez smoga, chciał zaskoczyć nic z tego jednak. No i teraz 4 na 3. Problem polega na tym, że nie podnieśli broni terroryści. Tylko jeden MP7 u Kamila. Tutaj Exit jednak agresywnie, Exit, dwa fragi, Exit, trzy już, wow! Kamil próbuje wychylić, chociaż nic z tego, bardzo pobijani Kaper i Exit, smoke na paczkę, Kamil jednak w dobrym momencie wychyla, no i teraz będzie ryzykownie, Exit dobrze zaatakował, sprytnie zaatakował, no i to będzie runda dla Kopunio. No, nie wiem, czy Morfan spodziewał się, że broi bomby na raz, zawodnik CT. Co tam się dokładnie działo? Ale faktycznie, Szpero tym razem celowany, Szpero niecelny strzał, teraz będzie musiał uważać. Rzucony smoke, ale już za późno poleciał flash, Szpero ucieka błyskawicznie. Złapany jednak przez zawodnika antyterrorystów. Ksajp, ale Mati i Kamil już wyjeżdżają. Teraz ma mierzony Menio tutaj na blisko, jeszcze na bombsite. Zawodnik antyterrorystów to Kaper schowany za na stadion BS-owym. Wyjeżdża Kaper, ale tutaj jest jechanka, no nieprawdopodobne co się w tym meczu dzieje. Idzie Ksajp na drabinkę, no a tutaj powrót zawodnika Tero. Oj, ten timing najważniejszy. Edzi jednak złapany, no i Szpero, bardzo blisko całej akcji. Ale przy drabince, 40 sekund, Szpero czeka na niego Ksajp, wciąż ma 100 HP Ksajp, ale Szpero również.
No i czeka Szpelo, licząc, że Ksajp popełni błąd, że nie wytrzyma, że wychyli. No i teraz szansa, popatrzmy, Ksajp jednak dokończył, a więc ta runda ugrana. Ale nawrót z jednym, chowa się nawrót, 3 na 3, bo ma podłużona, chowa się, ale nic z tego, to Mynio z Diglem. Kolejny frag dla Mynia, już tylko Kamil przy życiu, 1 na 3 Kamila. Zapał Mynia, jeden frag dla niego jest, ma Smoka, tu kolejny frag dla Kamila. Szpelo zostaje sam, on tylko z CZ-ką. Kamil domyśla się, gdzie jest Szpero, już namierzył, już dokładnie, gdzie jest rywal. 26 kul w magazynku, tutaj rzucony Smoke, będzie broił bombę na raz, Kamil, oj, niebezpiecznie, puścił. Puścił, wychyla się Szpero i on dokończył, 16-12, a więc jednak. A coś o przeciwnikach? Przeciwnik bardzo skillowy, ale niewystarczająco skillowy, żeby z nami wygrać. No i dobra, Exi? Chciałem poruszyć taką kwestię, że jak już wygramy na Seal, to żeby nie było kolejnych researchy, bo więcej karier nie zniszczycie. I słówko do Prawusa, teraz to ja będę wrzucał posty na e-sportowe świry i się śmiał, jak wygramy. Oooo, czy tutaj jakaś odpowiedź? Szykuję się. Słowa grube jak sam zawodnik. O, moi drodzy, tego się nie spodziewaliśmy się, ale widzę, że dzieje się jeszcze słówko. No, no dobra, to jeszcze po jednej ripoście w takim razie. Abstrahując do twojego niku, zgaszę cię jak peta. Bez komentarza. Panowie, dobra, ale mimo wszystko proszę jeszcze raz, uściśnijcie sobie dłoń na koniec. Niech to będzie e-sportowa rywalizacja. Z Smokami zagrali zawodnicy Kopunio, no i szykuje się pierwsza runda, chociaż Krank Mynia łapie, no i dwóch zawodników CT będzie to odbijać. Ma defił za Pio, ma też Smoke, który w takiej sytuacji może się przydać. Schowany Exi, on nie pokazuje się swojej pozycji, Pio coraz bliżej czasu, jednak zaczyna brakować, trzeba się pospieszyć, w końcu wychyli się Exi, oj, jednak niecelnie on, no i tu na blisko, Kaperon dokończył, ale te klacze Kaper na tym turnieju to ma. Taka ustawka. A to bardzo sprytnie, kiedy była przewaga, sprytne ustawienie, no a tymczasem wejście na bombsite B, tutaj Krank najbliżej, ale za chwilę się może mocno zdziwić, chociaż nie sprawdzają miejscówki w pierwszej chwili terroryści, no i sam Pio na bombsite B. Teraz zagrał szybko Smokiem na blisko, chowa się Pio, ale będzie miał kłopoty, jeden frag dla niego, a jeszcze Pio doskonale, kiedy rywale mają pistolety, to Pio robi co chce, jeszcze na blisko Kaper, ale Pio po raz czwarty, no fenomenalnie w pojedynkę. Pisze bardzo ważny i coraz bliżej Exitu, walka trwa, Fines, długo się męczy z tym Falloutą, Mono na daszku, tutaj zostaje sam, atakuje Fines, Mono znowu w klaczu 1 na 3, wygra Szpero, Mono po raz kolejny, to jeszcze Exi, ale Mono w końcu, klacz 1 na 3, wygrany. Tutaj Kapel na blisko, będzie chciał się strzelać, oj, lepiej uciekać, ale tu już jest Krank, chociaż zdołał tym cudem uciec Kapel. Próbuje się zawodnik CT, no i Szpero na plecy, Szpero, ale pięknie. Pięknie ustawiony Szpero, no i teraz Mono też zginie, to Szpero, 4 fragi i to jest koniec mapy. Znakomicie ustawieni zawodnicy Kopunio, kontrolujący mapę. No bomba, jeszcze Szpero walczy z dwoma fragami i mamy znowu 2 na 2. Szpero, Kiewitek, strzot, udało się jakimś cudem trafić jednego, drugiego zawodnika. Na pamięć tego Smoke'a udało się trafić, no dzięki temu 2 na 2, Pit jednak dobrze ustawiony ze snajperką, asekurujący partnera, Mono z flashem, widział to Fines, dokładnie gdzie jest rywal, no teraz stara się podejść, nie obejdzie go przez ten moment, no i Pit zostaje sam, a tu już na blisko Fines, niecelny strzał Pita, to może być bardzo nieprzyjemne, chociaż za szybko wychylał się Fines, Pit ucieka w tego Mołotowa, Mynio strzelał, ale niecelnie, czy to może nawet nie on to strzał, a Pit dokończa, więc w tym klaczu Pit lepszy i mamy 6 do 6. Wykorzystana sytuacja się mszczą, nie tylko piłce nożnej w Counter-Strike'u, tym bardziej mam wrażenie. Kiedy Mynio był ostrzeliwany, słyszał skąd dokładnie, pomógł mu jeszcze Kaper zresztą, ale to będzie zdobył fraga. Tak więc było Mynio od tego Smoka, Pit tymczasem, oj, wielkie problemy Pita, ale i tak zdobędzie fraga, po raz kolejny 2 fragi jednym strzałem. Mynio zatrzymał się na gali, on jest bardzo bity. Krank, on słyszał, że tutaj jest wejście chyba na bombsite A, chociaż jeszcze 2 zawodników ciągle czeka na bombsite B, teraz bomba plantowana. Mono odreszta, no i Mynio nie był wcelowany w tę pozycję. Krank od pochylni, no i mamy po meczu. No i jest GG. Bomba zostanie rozbrojona oczywiście. To nikt tam nie będzie stał celowany i nie zdobędzie nagle 3 fragów. Terroryści właśnie wyjeżdżają na bombsite B. Teraz Fallon. Ależ headshoty teraz strzela Fallon. Pięknie, na daleko. To wygra teraz odpowiedź od Kranka. No i 3 na 4. No ale jeżeli terroryści zjadą nieco bliżej, to będzie bardzo ciężko nam utrzymać. Bronić się, będąc zamknięty na BS-ie jest strasznie ciężko. Chociaż Krank znowu dokłada fraga, dzięki niemu jest 3 na 3, tutaj Krank będzie chciał chyba uciekać, rzucony Mołotow, ale Krank po raz trzeci, jaka to jest runda, Kranka, Krank jeszcze raz, Krank jak było blisko do Ace'a, Aziz 49, ale Krank jako tutaj wykonał robotę,
Pit i Mono, obaj obici, poniżej 50 HP, ale poniżej 50 ma też Aziz, no i Pit za smokiem. Aziz je jeszcze jednym fragiem, ale brakuje mu defuse, wie o tym doskonale, frag zdobyty, ale zabraknie czasu. Spojrzeć na przeciwnika, ale troszkę jakby zamroczyło Enzo, spadł na dół, no i za chwilę wyjazd. Oczywiście resztki postęp terrorystów, nie ma żadnego akacza, już frag dla Pita, wybiegają terroryści, Pit wciąż celowany z eski, Pit po raz kolejny, Pit znowu, Pit już trzy, Pit po raz czwarty, no i to może być ace na zakończenie, tak jest, ace Pita na koniec tej pierwszej mapy, brawo dla Pita, no i właśnie, Pit naprawdę fenomenalny turniej, fenomenalna teraz ta runda i też fenomenalny train za zwycięstwo. Były sloty w zamkniętych kwalifikacjach do trzeciego sezonu Polskiej Ligi E-Sportowej. No i z racji tego oczywiście, że Seal Esports jest już przecież w Polskiej Lidze E-Sportowej, no to ten slot na pewno przypada Codewise. Także już Codewise w kwalifikacjach otwartych nie muszą grać, dostał invite'a za to drugie albo pierwsze miejsce. Dostał invite'a do zamkniętych kwalifikacji do Polskiej Ligi E-Sportowej. Czy być może, jak tam wszystko pójdzie zgodnie z planem, to być może zobaczymy ich w trzecim sezonie. A tymczasem Mono, trzy fragi na środku z MP7, wyjeżdżali terroryści, ale Mono tu się sprytnie ustawia. I też dla mnie jeden z tych najlepszych zawodników drużyny Seal na tym turnieju. Myślisz, dobra, mamy to teraz, teraz to my będziemy rozdawać karty, teraz to my. Terrorystów 11-4 wygrali, teraz Codewise wciąż tak naprawdę może taki sukces powtórzyć. Mapie de Inferno, a więc tu... Za chwilę będzie okazja, broi bombę na raz, Oskarisz, sekunda do końca! A jednak, będzie starał się wejść na plecy, słyszą to wszystko terroryści. Tu jeszcze piją agresywnie, frag dla Mono, to za chwilę może być po meczu chociaż Enzo z USPK, ale to już sam Enzo, 9 HP na koncie, 1-3, on tego nie może dokonać, to będzie koniec! Tak jest, Oskarisz zakończył to spotkanie, to była jego runda, dwa piekielnie ważne fragi z pistoletu wjeżdżając do piasku. Grant podnosi wysoko, wielkie brawa jeszcze raz, zespół Seal Esports. First with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.